Jest z nami Michał Pasternak po imponującym zwycięstwie na PLMMA. Witam Ciebie i gratuluję przede wszystkim. Powiedz, była taka, była bądź jest taka rywalizacja międzyklubowa, bardzo fajnie się zachowałeś na koniec. Powiedz, myślisz, że ta rywalizacja jest zakończona, czy to dopiero początek? Nie wiem, czy jest taka rywalizacja. Ja po prostu trenuję, nie udzielam się w takich tematach. Mam wielki szacunek do chłopaków, którzy trenują w innych klubach, tym bardziej do chłopaków z Nastula klub. Dwa razy z nimi walczyłem, dwa razy pokazali charakter. A takie rzeczy mnie nie interesują, nie wnikam w takie tematy. Rozumiem, bo właśnie Arkadiusz chyba potraktował to bardziej osobiście, w sensie właśnie w obronie swojego kolegi klubowego. On przed walką zapowiadał, że po tym pojedynku już nie będziesz niepokonany. On w ogóle w którymś momencie to ciebie, czułeś się w jakimkolwiek momencie zagrożony, bo wydaje mi się, że była pełna dominacja jednak z twojej strony. Nie no, pokazał kilka interesujących akcji. Potraktował to osobiście, no to jego problem. Ja nie traktuję osobiście walki. Do każdego podchodzę jak do zawodnika. I dla każdego mam duży szacunek, dlatego podszedłem do nich i im podziękowałem za walkę. Nie chciałem właśnie tworzyć takiej jakiejś dzikiej atmosfery między nami. To jest tylko sport, jak dla mnie. To jest twoje szóste zwycięstwo, zdaje się, na PLMMA. Już dawno zaczęto rozdawać pasy. Sądzisz, że wreszcie to jest ten czas? Powinieneś dostać swoją szansę? Nie wiem, to zależy tylko i wyłącznie od mojego trenera. Ja nie ustawiam walk, nie decyduję o tym, kto kiedy będzie walczył o pas. Teraz wiem, że będzie walczył o niego Gutowski i Browarski. Świetna walka, świetni zawodnicy. Nie mam zamiaru się tam wpychać i rozdzielać to, bo na pewno będzie bardzo, bardzo mocna walka. Jest ta sytuacja cała z UFC w Polsce. Masz bardzo dobry rekord teraz, powiększony kolejną wygraną, zero porażek. Nie ma nikogo jeszcze z Polski w 9-3. Patrzysz na to jakoś tak z utęsknieniem? Kiedyś, być może niedługo? To jest moje marzenie, ale kiedyś, może za jakiś czas, może. Bo jak na razie MMA traktuję bardzo hobbystycznie. Więc wydaje mi się, że ta Liga Mistrzów jeszcze nie jest dla mnie. To był to po prostu tylko żart, taki mój żart. Jest też fakt, że ty, ponieważ jesteś z filii Kieleckiej, Okniński, tak. Ty cały czas podróżujesz między klubami, bo macie bardzo wiele tych filii, wiesz, żeby wymieniać się doświadczeniem. Cały czas to robisz, czy bardziej skupiasz się tam gdzieś u siebie regionalnie? Nie, no cały czas przyjeżdżam do Warszawy, jeżdżę na różne obozy, gdzie Mirek organizuje PLMMA. Zawsze jest świetna ekipa, można potrenować. Świetni zawodnicy, dlatego też ich pozdrawiałem. Bardzo, bardzo już się z nimi żyłem. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich moich kolegów z Okiński Team. A tak to regionalnie trenuję w różnych klubach, bardzo wiele klubów. Praktycznie wszystkie kieleckie kluby są przeze mnie odwiedzane. Najbardziej z którym klubem jestem taki zżyty, to oczywiście Kielecka Kopa. Pozdrawiam chłopaków. Zawsze świetnie mi pomagają parterowo. Potrafią mnie tak przygotować, że sam jestem zdziwiony. Świetni zawodnicy. Teraz nowy klub Fight Jumping, coś takiego. Też pozdrawiam chłopaków, też dobry poziom. A tak to boksuję, robię boks indywidualnie. No i można powiedzieć King's Boxing, Muay Thai, zawsze kogoś sobie tam znajdę. Na koniec jedno pytanie, bo masz dosyć specyficzny styl, bardzo taki spokojny w ogóle. Nie ma jakiejś takiej agresji, tylko spokojnie sobie, wiesz, wyczekujesz jakichś momentów w parterze. Też tam jakby nadrabiasz to tym, że właśnie bardzo dobrze się poruszasz, jak na tą wagę. Z czego tak naprawdę wynika właśnie, wiesz, że masz taki spokojny styl? To po prostu są treningi, no, które robię z chłopakami. Podglądam ich, mam świetnych sparring partnerów właśnie w parterze. Naprawdę są, mimo że wagowo mi jakoś nie dopasowują, ale potrafią technicznie i jakoś ruchowo to nadrobić. Biorę przykład z nich, oni się właśnie tak poruszają spokojnie. Nie ma żadnych jakichś takich dzikich momentów, gdzie robią coś nieprzemyślanego, a po prostu jak walczę, też próbuję być spokojnym, żeby mi to wszystko nie zabierało sił. Tak, ja jeszcze raz gratuluję, życzę powodzenia i ewentualnie końcówki show. My też będziemy na kolejną walkę. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Jeśli skorzystam z okazji, chciałbym pozdrowić firmę Duel, podziękować im oraz firmę Venatio. Dziękuję i pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.